chwileczka później. Przełączyłem już na waty. Mamy moją poczciwą celmę, którą znacie z agregatu z kosiarki. Nie wiem, czy mi się uda teraz pokazać. Ona ma 500 W. Wrzucę później jeszcze zdjęcie z tabliczki znamionowej. No i będziemy próbowali powoli ruszać. I fajnie słychać, jak... O! Chyba UPS ma problem. Przy... O! Coś się dzieje. Nie umiemy przeskoczyć pewnej mocy. Spróbujmy sobie dać tutaj sondy w stronę PV. Możliwe, że mamy za mało PV. Tak bym chciał to, żeby było widać. A jak to zawsze na żywca. Mamy to, to, to. Jeszcze sobie weźmiemy to i będziemy robić kilka pomiarów na raz, tak żebyście widzieli. Więc mamy 80 V na PV, 12 na aku. Bierzemy tylko 40-50 W, a i tak mamy tylko 12 V i stawiam, że więcej nie umiemy wycisnąć, bo nam napięcie spada na akumulatorze. Dlatego niby, że mamy tutaj wystarczająco futru, jak to się mówi, wystarczająco duże napięcie i natężenie od strony zasilania, ale to się traci, więc muszę tu jakieś ultrakondensatory jeszcze wrzucić albo kolejny akumulator, bo niestety, o, widzicie, 11 V tutaj na panelach mamy 53 i nie jesteśmy w stanie więcej wyciągnąć niż... A, napięcie na panelach mocno spada. Lecimy na pełnych obrotach, 230 W, 250 na panelach, mamy 40 V, czyli nas ogranicza w tym momencie MPPT, niż zadziała, a tak jest wszystko ok, czyli po prostu troszeczkę algorytm MPPT za wolno działa i nie umiemy przeskoczyć przez próg. No i prawdopodobnie troszeczkę mamy za mało w panelach, choć dawały radę przy 200 W. Więc potrzebujemy tutaj mieć tyle początkowej energii, żeby regulator się obudził i zaczął dawać, karmić ten akumulator takim prądem i takim napięciem, żeby to było ok. Ale to chyba mu styknie, bo jest naprawdę tutaj ciepło, bo to słychać, jak on próbował. No, zobaczmy sobie po teście. To jest tylko wstępny test, 230 V przy 14,5, bo to działa proporcjonalnie. Ile, im mniejsze napięcie na akumulatorze, tym mniejsze napięcie na wyjściu. To zaraz będzie widać. Spadamy napięciem na
Niestety ten watomierz nie jest w stanie tego nadgonić. Ale widzimy przeloty w napięciu, w górę i w dół. I tak niestety działają UPS-y. Dobra, jako pierwszy test uznaję to za mały sukces, z racji, że od strony skrzynki nic nie wybuchło, od strony MPPT nic się nie stało. Tutaj nasz UPS dzielnie dał radę. Kable dotknę sobie, czy nie zrobiła się cewa, bardziej od słońca. Celma dała radę, więc taki mini układ. To jest też taka mini odpowiedź dla Mateusza i jeszcze kilku innych osób, które o coś podobnego prosiły mnie osobiście, żeby pokazać. I widzicie, o co chodzi, jak mówię, że tutaj musi być dużo większa pojemność, bo MPPT nie będzie dawał radę z punktem śledzenia. Jak będą za szybkie spadki, to będzie ucinać zasilanie. Dobra, to ja Wam dziękuję wszystkim. Życzę jeszcze miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć. Taki materiał grafitisowy bez mikrofonu, bo już tutaj kończę. PV jest zrzucone. Trzymają same kondensatory. Jeszcze ładujemy 7-amperogodzinny akumulator. Więc zawsze uważajcie, jak pisze na urządzeniu, po rozłączeniu poczekać ileś czasu. To już widzicie dlaczego. Bo już tu mamy rozłączone, a to dalej karmi akumulator. Jeszcze na kondensatorach jest 53 V. Mimo że tutaj nawet rozepniemy jedną wtyczkę, bo tu już jest układ otwarty. Nie róbcie tak, bo też to robię teraz na szybciora. Układ jest 100% rozłączony, a dalej karmimy ten malutki akumulatorek, bo tutaj te kondensatory te trzymają napięcie. Jeszcze MPPT karmi akumulator, więc ostrożnie uważajcie, bo można się nadziać.